Panie profesorze, komu potrzebne były rozmowy w Mińsku i w Monachium, skoro nikt ich nie respektuje? Na wschodzie Ukrainy ciągle słychać strzały. Może zanim o tym Mińsku. Ja mam oczywiście opinię i chętnie ją wygłoszę. To chciałbym powiedzieć wcześniej o kilku rzeczach, które dzisiaj się pojawiły w przestrzeni medialnej. A pan na myśli prezydenta? Nie tylko. No, najwyższe osoby w państwie zajmujące się bezpieczeństwem narodowym, które na różne sposoby komentowały moją wypowiedź, bo ja dzisiaj rano powiedziałem w jednej z telewizji, że z analiz i ocen tego wszystkiego, co się dzieje w polityce, doszedłem do wniosku, że Polsce grozi wojna i że tę wojnę oczywiście spowoduje, wywoła Rosja, upatrując w Polsce jako głównego przeszkadzacza, powiedzmy, w realizacji tych planów, które na Kremlu wypracowano. Czy dokładnie powiedział pan coś takiego, że jeżeli Rosja chce realizować swoje imperialne plany, tak, to musi zaatakować Polskę? Tak, to musi wyciąć wrzut pod nazwą Polska, który jest związany z Stanami Zjednoczonymi, który przeszkadza. I tu powtarza się trochę sytuacja z XVIII wieku, kiedy rozbierano Polskę. Też mniej więcej był podobny powód. A więc chcę powiedzieć tak, że po pierwsze, ja się nie wypowiadałem jako jakiś polityk, ponieważ politykiem nie jestem, nie należę do żadnej partii politycznej, nie uczestniczę w żadnych kampaniach wyborczych, nie popieram żadnych kandydatów, a więc nie wykonuję żadnych funkcji politycznych. Rzeczywiście kiedyś byłem politykiem, ale mnie skutecznie od tej polityki, jak wiadomo, odsunięto i to między innymi za sprawą ludzi, którzy dzisiaj mówią, że nie mam racji, że kogoś straszę. Druga kwestia to taka, że ja się wypowiadam jako ja. Jestem profesorem zatrudnionym w Akademii Obrony Narodowej, ale moje poglądy i to, jak oceniam sytuację i stan bezpieczeństwa narodowego, nie wynikają z tego, że zostałem zatrudniony w Akademii, tylko z tego, że dużo, dużo wcześniej i cały czas zajmuję się tymi sprawami, analizuję je, wyciągam wnioski, starałem się dostrzec te groźby w dziedzinie militarnej, które mojemu krajowi, naszemu krajowi zagrozić mogą. Trzecia kwestia, która z tego wynika, to jest taka, że nie zamierzam nikogo straszyć, żeby nie było wątpliwości, bo kiedy ktoś straszy, wtedy, kiedy mówi o jakiejś groźbie i nie pokazuje, w jaki sposób można tej groźby uniknąć. Tak. Otóż ja mówię, co należy zrobić w naszym systemie militarnym, żeby ta groźba, która się rysuje w moim przekonaniu w tej chwili bardzo wyraźnie, nie miała miejsca, żebyśmy uniknęli tego, co nam los może zgotować, zważywszy na sprawy Mińska, o których pan redaktor wspomniał. A więc tylko taki charakter mają moje wypowiedzi i tylko o to mi chodzi. Mnie po prostu chodzi o to, że z dostępnych przesłanek, z tego, do czego udało mi się dotrzeć, wyciągnąłem wnioski takie, jak mówię, uważam, że ta groźba jest bardzo realna i chciałbym bardzo, żeby Polska nie zmarnowała czasu i żeby zbudowała taki system obrony, który nam zagwarantuje bezpieczeństwo. Tylko tyle. No i starałem się dotrzeć do ludzi, którzy między innymi mnie dzisiaj strofowali, że tutaj nie powinienem straszyć czy grozić. Notabene to ci sami, którzy latami mówili, że wojny w Europie nie będzie. I też byłem strofowany za to, kiedy mówiłem, że Rosja przygotowuje się do użycia sił zbrojnych, że buduje siły zbrojne po to, żeby je użyć w polityce zagranicznej, że będzie zagrożony pokój. Też mówiono, że to są takie no, niezbyt poważne przypuszczenia. No potem okazało się, że niestety, mówię, niestety miałem rację. Chcę państwu powiedzieć jeszcze jedno. Ja bardzo chciałbym nie mieć racji w tym, co ostatnio o czym mówię i czego się obawiam. Chciałbym bardzo nie mieć racji. Ale co będzie, jeżeli nie zrobimy przygotowań właściwych obronnych, a okaże się, że miałem rację? Do tych strofujących pana zalicza się prezydent Komorowski. Między innymi, pan tak. Mówi o przygotowaniach tak. Pewnych, żeby uniknąć tej sytuacji. Tak. To z tego wynika, że pan prezydent jakby nie myśli o tym. Znaczy nie wiem, no, być może pan prezydent uważa, że Polska jest przygotowana dobrze do obrony i ma wszystkie instrumenty potrzebne. A jest przygotowana dobrze? Czy nasza strategia polegająca na tym, że przede wszystkim mają obronić nas sojusznicy z małym udziałem naszego wojska, to jest dobra strategia? To jest kulawa strategia, jeżeli to w ogóle jest jakaś strategia. Zwłaszcza, że sytuacja nie polega nawet na tym, że istnieje obawa, czy w ogóle nam sojusznicy pomogą. Tak, istnieje taka obawa. Ale nawet, żeby ta pomoc była udzielona skutecznie, to sojusznicy właśnie, Amerykanie mówią, że Polska musi mieć zdolności obronne, aby przez pewien czas samodzielnie się bronić,
Profesor Friedman ze Stanów Zjednoczonych powiedział, no, że Polska musi się obronić, musi bronić się na tyle długo, żeby dać szansę tym Amerykanom, żeby nam zdążyli przyjść z pomocą, żebyśmy nie zostali rozbici wcześniej, jak to było w 1939 roku. No, takiego porównania użył. No i mówi, że co najmniej 3 miesiące powinniśmy wytrzymać takiej obronie. A nasze szanse na ile? A generał Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych, mówi, że współczesna armia polska może bronić Polski przez 3 dni. No więc powiedziałbym, to kryterium 1939 roku, kiedy broniliśmy się przez 30 dni, okazuje się być według generała Skrzypczaka, w końcu mówię, no generała broni, wysokiego dowódcy Wojska Polskiego, nieosiągalne. A więc no to jest, proszę Państwa, to całe zagrożenie. No i teraz tak, przechodząc do pytania pana redaktora, przepraszam za ten wtręt, ale dla mnie to jest strasznie ważne. Bardzo ważne, tak. Ja nie chcę, żeby ktokolwiek po pierwsze traktował, że ja jakąś kampanię polityczną prowadzę, w czymś uczestniczę, w jakichś gierkach i machlojkach politycznych, jakimś sporze, że chcę, że tak powiem, jakąś ugrać, jakąś swoją kartkę w tych wszystkich sporach wyborczych, które się toczą. Nie, to naprawdę jest poza mną, obok mnie, ja się tym nie zajmuję i się tym nie interesuję. Mnie interesuje tylko bezpieczeństwo narodowe mojego kraju, naszego kraju. Więc wracając do tego, przechodząc do Mińska. Przyznaję, że zaniepokoiłem się bardzo już wtedy, kiedy do tej konferencji doszło, ponieważ już mieliśmy jeden dowód i przykład, bo było pierwsze porozumienie mińskie, którego Rosja nie przestrzegała. Z września ubiegłego roku. Tak. Okazało się, że to było chybione od początku. No, efekt był tylko taki, że rebelianci mogli przegrupować siły, otrzymać większe wsparcie ze strony Federacji Rosyjskiej i prowadzić kolejną ofensywę, wyrywając Ukrainie kawał kolejny jego terytorium. I teraz stało się podobnie. Znowu wyrywali kawałek terytorium, prawda? Oczywiście już zrzucając winę na stronę ukraińską, że to ona, nie wiem, za bardzo się broniła, czy nie ustąpiła ta Ukraina wtedy, kiedy przecież ci rebelianci sobie tego życzyli. A więc po pierwsze, podkreślam, że metoda postępowania z kimś, kto nie przestrzega żadnych porozumień i traktuje te porozumienia tylko jako taktyczny wybieg, żeby poprawić swoją pozycję militarną na froncie, jest w moim przekonaniu nie tylko, że niemądre, ale jest szkodliwe z punktu widzenia interesów naszego kraju i generalnie Europy Zachodniej. Druga kwestia jest taka, że to, co mnie straszliwie irytuje, to, że całe to postępowanie i te wszystkie rokowania są oparte na jednym wielkim fałszu. Dlatego, że wszyscy tam występują w jakiejś dziwnej, fałszywej roli. Nie swojej jakby. Tak, no bo po pierwsze tak, no jeżeli Zachód, znaczy w tym wypadku pani kanclerz Merkel i prezydent Hollande, no nie zaprotestowali i nic nie podnosili, nie słyszałem, żeby podnosili, że wojsko rosyjskie i Rosja bierze udział w tym konflikcie. Prezydent Putin twierdzi, że nie ma z tym nic wspólnego. I jest to przyjmowane za dobrą monetę. Tak, i mało tego, twierdzi, że nie ma żadnego wpływu na to, co zrobią owi rebelianci, nazywani elegancko separatystami, prawda? Więc jeżeli on nie ma na to wpływu i w tym nie uczestniczy, no to jego tytułu on przyjeżdża na taką konferencję. Co on może zagwarantować, jeżeli nie uczestniczy w tym, nie ma na to wpływu? Ja powiedziałem, to trzeba było zaprosić króla Jordanii. Prawda? To też również tak nie uczestniczy i mógł powiedzieć, że nie ma wpływu, bo rzeczywiście nie ma. A pewnie interesuje się. A byłoby to bardziej prawdziwe. Tak. Tak? Druga kwestia. No to jest sytuacja, w której Francja i Niemcy no przyjmują za dobrą monetę tego typu oświadczenia i udają, tak, rzeczywiście, że tu jakiś pokój zawierają. Prawda? No przecież oni doskonale zdają sobie sprawę, że to jest fikcja. No i kolejna rzecz, tak, no Ukraina. Czy Ukraina jest w stanie wojny z Rosją? No nie wiadomo, prawda? Bo okazuje się tak, że oficjalnie prowadzi Ukraina na swoim terytorium akcję antyterrorystyczną.
Jeżeli jest to akcja terrorystyczna, to co nas interesuje tutaj zaangażowanie Rosji? Rosji w tym nie ma oczywiście, bo to jest sprawa wewnętrzna Ukrainy. Można by nawet powiedzieć Ukraińcom, a rozwiążcie problem z tymi separatystami czy tam rebeliantami, tak jak zrobił to Putin z Czeczeńcami. Prawda? Czy ktoś interweniował, były rokowania pokojowe, żeby Rosja przestała mordować Czeczenów? Nie. Tak? Mówią, to był wewnętrzny problem Federacji Rosyjskiej, działo się to na ich terytorium. Rosja miała wszelkie prawa jako suwerenne państwo, żeby zrobić porządek z tymi, którzy no, rebelię podnieśli. Prawda? To dlaczego Ukraina nie ma prawa zrobić porządku z tymi, którzy rebelię podnieśli jako suwerenne państwo na swoim terytorium? Co do tego ma Rosja? I dlaczego rokowania jakieś trwają pokojowe? Kogo z kim? Prawda? No to są rebelianci, którzy godzą w suwerenne państwo, we władzę, tak? I te władze mają prawo zrobić z tym porządek. To wszystko razem jest po prostu... A Polska kogo udaje? Polska w tej chwili nikogo. Znaczy Polska udaje, że jej nie ma. Bardzo trudne. Tak, to jest bardzo trudne, bo jest dość duża. I do tego propaganda rosyjska cały czas strzela z różnych grubych rur w naszą stronę, ponieważ dla Rosji jest oczywiste, jak powiedziałem, że Polska jest zawalidrogą w tym marszu na zachód i tę zawalidrogę trzeba usunąć. I im słabsza będzie Polska, im bardziej wewnętrznie zdezorganizowana, im gorszy będzie nasza gotowość bojowa, te wszystkie elementy, które mogą Rosję powstrzymać, tym dla Rosji lepiej. No i im mniej będziemy dbali o nasze bezpieczeństwo, a na Ukrainie toczy się wojna, której rozstrzygnięcie na niekorzyść Ukrainy będzie też rozstrzygnięcie na niekorzyść Polski. Nie wyobrażam sobie, w jakiej sytuacji znajdziemy się również, jeśli chodzi o obronę narodową, jeżeli do tej granicy królewieckiej, czyli obecnie Kaliningradzkiej oblasti, granicy białoruskiej, która tak pół na pół jest prawie rosyjska, prawda? Jeszcze dojdzie ten odcinek ukraiński, no to będziemy wystawieni na strzał bezpośredni i będzie to sytuacja bardzo niebezpieczna. No i jeżeli ja teraz słyszę z ust ludzi, którzy, powiedziałbym, mówię, odpowiadają za to, jaką armię zbudowaliśmy przez ostatnie 25 lat, tak? Jakie były przyjmowane doktryny wojenne, jak wyobrażaliśmy sobie kwestie bezpieczeństwa i oni mówią, że, przepraszam, że ja kogoś straszę, że ja przesadzam, no to przepraszam bardzo, ale panowie, obawiam się, że się mylicie. Rozumiem, że te wszystkie sprawy, o których pan powiedział, uznaje pan za symptomy zmiany w Europie, które mogą w przyszłości zadecydować o tym, czy będzie konflikt zbrojny tak. Na kontynencie. Znaczy w moim przekonaniu mechanizm, który został uruchomiony i który działa, jest porównywalny z tym mechanizmem, który działał w okresie przed wybuchem II wojny światowej. Wtedy też Europa, Zachód uważał, że trzeba prowadzić w stosunku do Niemiec hitlerowski tak zwaną politykę uspokajania, appeasementu. A więc trzeba dawać to, co Hitler no, mówi, że jest zagrożony, że go okrężają, więc trzeba go przekonać po pierwsze, że żadnego zagrożenia nie ma, że nikt nie dybie na tę Trzecią Rzeszę. No i jeżeli są jakieś uzasadnione interesy niemieckie, a takim interesem na przykład są prawa mniejszości niemieckie na terenie Czechosłowacji, no to trzeba zaspokoić to po prostu i będzie pokój. No, ale stanowisko Zachodu nie jest tu jednoznaczne, bo od stanowiska Stanów Zjednoczonych, które wręcz tak. namawia Ukrainę i chce pomagać militarnie do obrony po prostu, tak. No, bo, mamy tak. tutaj kanclerz Merkel, która no, raczej by się wydawać mogło nakłania Ukraińców właściwie do poddania się. Do poddania się, tak. Znaczy ja się boję, że właśnie postawa władz Kijowie i prezydenta Poroszenko jest bardzo niesamodzielna właśnie z tego powodu, że prezydent i rząd Kijowi ulega naciskom głównie z Europy Zachodniej, głównie ze strony niemieckiej i francuskiej. Natomiast ta postawa amerykańska, no powiedziałbym tak, trochę chwiejnie postawie prezydenta Stanów Zjednoczonych, nie jest wystarczająco silna, aby jakby wzbudz tę wolę oporu po stronie ukraińskiej. No i rzecz podstawowa i rozstrzygająca, to znaczy tak. Rosja nie ma żadnych ograniczeń i dostarcza sprzęt, uzbrojenie, w sensie, że i wojsko, bo i tam nawet generałowie się ostatnio jacyś rosyjscy na tym terenach ukraińskich pojawili. Nie ma tu żadnych ograniczeń, tak? No, chyba któryś, czy nie sekretarz generalny NATO powiedział, że w tej chwili ci rebelianci na Ukrainie mają więcej ciężkiego uzbrojenia i sprzętu niż niektóre kraje natowskie, prawda?
A z drugiej strony Ukraina, która ma te bardzo skromne zasoby, nie ma żadnego wsparcia i co więcej, wszyscy się boją udzielić wsparcia również w zakresie uzbrojenia Ukrainie, to znaczy boją się, że ona zacznie się skutecznie bronić. Prawda? Dlaczego? Dlatego, że to podobno rozjuszy jeszcze bardziej prezydenta Putina, no i to wywoła wojnę światową. Tak? No to na takiej zasadzie to jest naprawdę równia pochyła, na której na końcu jest rzeczywiście wojna światowa. Tu przypominają się słowa Winstona Churchilla po konferencji monachijskiej w 1938 roku, kiedy on powiedział tak, tak bardzo się bali wojny, że wybrali hańbę, sądząc, że będą mieli pokój. Sądzi pan, że prezydent a będą mieli hańbę i wojnę. Sądzi pan, że prezydent Putin działa emocjonalnie, nie jest w stanie go ktoś rozjuszyć, czy ma konkretny plan? Nie, on może się rozjuszyć, jak będzie trzeba, na potrzeby propagandy. No ale pamiętajmy, że to jest doskonale wyszkolony oficer KGB, prawda, z dużą praktyką, jeżeli chodzi o działanie tego typu, ze zdolnościami do prowadzenia różnego rodzaju gier. I pamiętajmy o następnej kwestii, że Rosja ma wyspecjalizowane służby, które potrafią prowadzić akcję propagandową bardzo skutecznie. Również działania są niezmienne na terenie naszego kraju. Jeżeli przejrzymy fora internetowe, na przykład polskie, to zobaczymy, jak dużo tam jest różnego rodzaju entuzjastów Putina, Rosji, krytyków Stanów Zjednoczonych, prawda? Niekoniecznie spontanicznych. Nie. Oczywiście. Mi się wydaje. Panie profesorze, jaką rolę powinien pełnić szef Rady Europejskiej, Donald Tusk? Czy powinien być kluczową. Obecny? Kluczową. Ale nie pełni tej roli. Mam nadzieję, że go informują o tym, co zamierzają zrobić na przykład w Mińsku państwo Angela i ten tam pan Holland. Prawda? Mam nadzieję, że go informują, ale to jest rzeczywiście bardzo słabe. Mówię, ja widziałbym... Powinien być bardziej widoczny? Tak, ja sądzę, że kiedy nabrałbym przekonania, że rzeczywiście toczą się rozmowy pokojowe. Wtedy, gdyby poza prezydentem Rosji i prezydentem Ukrainy w takich rozmowach uczestniczył co najmniej wiceprezydent Stanów Zjednoczonych i przewodniczący Unii Europejskiej, a więc w wypadku Tusk, albo przynajmniej minister, komisarz od spraw zagranicznych, ta pani, która jest po pani Ashton. I gdyby te rokowania toczyły się w Warszawie, a nie w Mińsku Białoruskim, i Polska była gospodarzem tych rokowań, wtedy byłbym pewien, po pierwsze, że Polska rzeczywiście odgrywa istotną rolę i ma wpływ na nas, na problemy, które dotyczą jej bezpieczeństwa, że jesteśmy poważnie traktowani przez naszych sojuszników z Trójkąta Weimarskiego, czyli przez Francję i Niemcy, że Stany Zjednoczone, które są zainteresowane w tym, aby ten pokój tutaj osiągnąć, no są takim gwarantem i że Rosja, uczestnicząc w takiej formule, rzeczywiście jest skłonna do porozumienia i do zawarcia pokoju. Natomiast wszystko na razie odbywa się na takich warunkach, jak chce prezydent Rosji. Znaczy zażyczył sobie, żeby Polski nie było w tych rokowaniach. W związku z tym zgodzili się nasi partnerzy z Trójkąta Weimarskiego i o dziwo zgodziła się na to Ukraina. Tak? A więc wystawiła też Ukrainę na swojego adwokata do wiatru. I odbyła się to w Mińsku Białoruskim, a więc na terenie wspólnoty niepodległych państw. U prezydenta, który zdaje się ma zakaz wjazdu do Unii Europejskiej, prawda? I tam czołowi przywódcy Unii Europejskiej jeżdżą do tego miejsca, do tego, którego nie wpuszczają do siebie. Na domu sprawę Łukaszenko, gdyby miał trochę przyzwoitości, to powiedział, że ich też nie wpuści, dopóki oni nie wpuszczą jego do siebie, prawda? To są rzeczy, no powiedziałbym... To już kabaretowe rzeczy. Kabaretowe, tak, ma pan rację. Niestety rzecz nie jest kabaretowa, bo dotyczy naszej skóry, naszego bezpieczeństwa, o czym informuję panów, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe Polski. A skoro o nasze bezpieczeństwie, no to przecież będzie jeszcze NATO w Warszawie. No tak, bardzo się cieszę. I o czym będą decydować panowie? No pewnie znowu poburczą i powygrażają, prawda? I potem się okaże, że szpica, która miała powstać, dopiero teraz powstanie. No tak, bo jest stworzona. No jest stworzona, never ending story, prawda? To znaczy, kiedyś chodził taki dowcip, proszę państwa, jak to... Orbis zorganizował wycieczkę chętnych na wyspę komunizm. Wszystko było za darmo. Statek został w porcie, prawda, no i wsiedli ci chętni, prawda, statek ruszył pełną parą,
prawda, ale płyną i kapitan pokazuje, że wyspa komunizm widoczna na horyzoncie. To jest cel ich podróży. Ale po miesiącu, kiedy ta wyspa komunizm cały czas na horyzoncie, no to ci pasażerowie przyszli i mówią, panie kapitanie, kiedy? A on mówi, no przecież pełną parą. On mówi, no tak, ale 99% pary idzie w gwizdek. No i tutaj zdaje się, że podobnie jest, jeżeli chodzi o te... No ten dowcip pasuje też do wielu obietnic, które słyszeliśmy w ostatnich latach. No tak, no z obietnicami zwykle tak jest. Miałem takiego znajomego, który mówił zawsze, że dwa razy obiecać, to jak raz dać. Panie profesorze, czas jest nieubłagany. Nieubłagany. Dziękuję bardzo za udział w programie. Ucieka nam czas i ucieka nam możliwość zreformowania i stworzenia systemu obronnego. Pamiętajmy, że ten czas nie jest dany nam na zawsze. Może go zabraknąć. No, przed tym ostrzegam. A teraz się kurczy jeszcze szybciej, prawda? Jeszcze szybciej, niestety. Profesor Romuald Szeremietiew, Akademia Obrony Narodowej, były minister Obrony Narodowej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Prywatnie występujący, nie jako pracownik Akademii Obrony Narodowej, raz jeszcze podkreślam.